Wszyscy łączą się z powodzianami. Zryw jest ogromny, bo po tym, jak samorządowcy w regionie ogłosili gminne zbiórki, magazyny wypełniły się po brzegi. Pomoc ma być jednak mądra i doraźna. Apelujemy o konkretne produkty, mówią przedstawiciele miast. W akcję włącza się także Fundacja TVS. Fatima Orlińska. Ruszyła lawina pomocy dla powodzian. Pełna mobilizacja trwa w wielu miastach województwa śląskiego. Mieszkańcy, których w ciągu zaledwie kilku godzin dostarczyli do wyznaczonych przez gminy punktów tony darów. Pośród nich produkty pierwszej potrzeby. Pierwsze duże transporty, 17 ton, wyjechały dziś m.in. z Sosnowca. Dary trafiły do nas m.in. za pośrednictwem burmistrza Wojkowic, pana Tomasza Szczerby. Trafiły do nas także z Bobrowników, także wszystkie miasta z Zagłębia do nas zwożą swoje towary. Nie zbieram ubrań, przede wszystkim woda. Butelkowana woda jest tutaj bardzo ważna. Środki higieniczne, żywność z długą datą ważności. Taka żywność, no, którą można zostawić niekoniecznie w lodówce. To są te produkty pierwszej potrzeby, które staramy się gromadzić i przekazywać dalej. Oczywiście słodycze także tutaj będą wskazane. Jeden z transportów ze straży OSP w Sosnowcu dotarł już do Kłodzka, gdzie dostarczono również pompy, a dalsza pomoc będzie dysponowana według bieżących potrzeb lokalnych społeczności dotkniętych powodzią. Lista punktów, do których można dostarczać produkty, znajduje się m.in. na facebookowym profilu prezydenta Sosnowca. Zbiórkę darów rozpoczął również Chorzów. Te można składać w szkołach na terenie miasta oraz w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Nasza zbiórka trwa do niedzieli. Codziennie od 9 do 18, do niedzieli 22 września. Najpilniejsze produkty to woda, oczywiście butelkowana, najczęściej, najchętniej i najlepiej niegazowana, bo tę wodę też można gotować. Na pewno takie posiłki instant, które można zalać gorącą wodą, na pewno żywność w konserwach, którą po prostu można otworzyć i zjeść, ręczniki papierowe, chusteczki mokre, może karma dla zwierząt, bo wiadomo, że schroniska i w ogóle też prywatne zwierzęta ucierpiały. Także wszystko to, co nam się kojarzy z taką sytuacją awaryjną. Jak podkreśla dyrektor placówki, żadne koce ani śpiwory na ten moment nie są potrzebne. Potrzebne będzie z pewnością wsparcie finansowe. Na rzecz powodzian w sieci powstało wiele zbiórek, których cele wypełniane są w ekspresowym tempie. Pomoc finansową zapewni również rząd, co premier Donald Tusk ogłosił podczas wtorkowej konferencji prasowej. Każdy poszkodowany ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej w wysokości 10 tysięcy złotych na remont do 100 tysięcy oraz odbudowę domu do 200 tysięcy złotych bezzwrotnie. Pieniądze przekaże także WOŚP. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już wczoraj oświadczyła, że przekazuje 40 milionów złotych do dyspozycji na zakupy najbardziej potrzebne, na takie środki, które można od razu kupić i przekazać do tych wszystkich miejsc, które tych środków potrzebują. Z tych 40 milionów złotych będziemy kupowali to, co jest na listach takich powtarzających się, bo zaglądamy na listy, które są publikowane w internecie, a więc to samorządowcy o tym piszą. Na tych listach będziemy się opierali, aby tworzyć transporty. W wielu miastach województwa śląskiego wciąż trwa usuwanie skutków nawalnego deszczu. Najwięcej wsparcia potrzebują powiaty z południowej części regionu. Takie wsparcie zostało zdysponowane w postaci przede wszystkim zestawów pompowych, dodatkowych jednostek straży pożarnej, tu również wsparcia WOT-u, więc cieszę się, że samorządowcy też te swoje zadania wykonali po prostu w sposób bardzo dobry. Na dzień dzisiejszy skupiamy się przede wszystkim na tym, co się dzieje w powiatach południowych. Tam będą konieczne prace związane z usuwaniem skutków powodzi. Na pewno w krótkim okresie czasu to chodzi o odpompowywanie wody, chodzi o usunięcie z domów jakiegoś zalegającego, zepsutego, zniszczonego przez wodę sprzętu. Każdy, kto ma ochotę pomóc poszkodowanym, może uczynić to również poprzez wpłaty na konto Fundacji TVS z dopiskiem dla powodzian.